Mokre Babska TV. What the fuck? Tak, no właśnie, widać. Ja lubię akwarystykę poważną, co widać na załączonym obrazku. Pets at Home nie lubię, ale lubię Pets at Home za te akwaria. Jakby ktoś chciał krewetkarium sobie zakładać, to to jest świetna opcja. Szkło OptiWhite, znaczy OptiWhite. Ktoś mnie kiedyś zapytał, czy to jest OptiWhite. Nie, to jest Plexa. Plexa biały, silikon. Ale jeden z kolegów, który kupił ode mnie krewetki, jak zobaczył moją krewetkownię, popatrzył i mówi, kurde, to jest zajebisty pomysł w sumie. Za te pieniądze, słuchajcie, u mnie 12 funtów. Ile? 60 zł. Dokupiłem jeszcze taki drobny, biało-szaro-przeźrobrudny żwirex. I przy was, przy okazji jeszcze, sam chcę sprawdzić, zobaczyć. O, tu jest żwir, ale mój fajniejszy. Słuchajcie, to jest z filtrem. I jak tylko to ustrojstwo powyciągać, chociaż to tło, muszę przyznać, jest urzekające. No nie? Piękne. Kurwa. No, ale chciałem zobaczyć ten filterek, który oni do tego dają, bo kiedyś dawali jak pierwszą krewetkownię, no nie, taki sam. Jak pierwszą krewetkownię kupiłem, to lepszy ten filterek dawali. No, ale trudno, no, no co zrobić. Dobra. I tak mi się stary popsuł. Ten się pewnie też popsuje. Ale może do rzeczy. O co mnie kurna chodzi? No dobra. A to jest właśnie główny powód całego tego zamieszania. Widać czy nie widać? Będę miał parę próśb do was. Ale, no tak, no znowu dzisiaj byłem w jakimś tam Maidenhead na Wembley i bardzo często gapię się na krewetki, których oni zwykle praktycznie wcale nie mają. No i cóż, zacznę może od tego, że z krewetkami to kurde jest jak z paleniem albo jak z tatuażami. Nie wiem, czy się ktoś ze mną zgodzi, jak już jedne fajne krewetki udało mu się wyhodować, mówię tu o moich sakurach, to zaraz chciałby drugie. Szczerze powiedziawszy, polowałem na Tajwany jakieś, albo na jakieś Red Crystal, albo na Black Crystal. Natomiast dzisiaj wejszłem do sklepu po... co ja chciałem kupić? A! Test na wapń chciałem kupić, bo chyba jeszcze tylko tego testu nie mam. Na potas mam, ale kijowy. No i kupiłem to. Testu na wapń nie było. Zobaczyłem te krewetki, mówię, no panie Hono, tu pan, łap mi pan te krewetki. Łap mi pan je szybko, bo wykupią. 6 sztuk. I tutaj prawdopodobnie uśmiejecie się ze mnie. Kupiłem je na totalnego szałaputa. Jak zawsze odradzam, zastanów się, pomyśl co chcesz. Nie kupuj pierwszych, lepszych i tak dalej, i tak dalej. W tym wypadku udzieliłem sobie dyspensy. Czemu? Ano temu, że w moim przypadku znalezienie w ogóle jakichkolwiek krewetek w sklepach, a to niezłe sklepy są. Widocznie nie wiem, no krewetki nie są tak popularne tutaj, ale znalezienie w sklepach w ogóle jakichkolwiek krewetek to już graniczy z cudem. Drugie, znalezienie fajnych krewetek to jeszcze zmniejsza szansę, a znalezienie fajnych krewetek w fajnej cenie to już jest kwestia, zdarza się raz na rok. Dlatego kiedy zobaczyłem te, to stwierdziłem, że się po prostu nie na tym nie zastanawiam. I ten pierdolnik, który przed momentem wam pokazałem, no tak, no zakładam kolejne krewetkarium. Choć będzie to krewetkarium, chociaż właściwie ja chyba sam siebie oszukuję, czy ono będzie tymczasowe? No nie, no o co chodzi, no kupiłem 6 sakur, okazały się sakurki sukcesem, z 6 zrobiło mi się 666, tych kupiłem również 6,
chyba po 3,5 wuniaka za sztukę. Te krewetki tanie nie są, no ale jak ostatnio widziałem jakieś takie bardzo, bardzo wychudzone Black Krystale, których już bym właściwie nie kupił po samym wyglądzie i one kosztowały 7 funtów za sztukę, no to stwierdziłem, że tak głęboko w moim portfelu miłość akwarystyczna jednak jeszcze nie sięga. Także kiedy zobaczyłem te krewetuncie, to się posrałem w gacie i powiedziałem, bierę moje. Coś ja jeszcze dzisiaj kupiłem. Nie wiem, czy to będzie widać. Pudełeczko in vitro, pierwsze moje rośliny in vitro, Marsilea hirsuta. Ktoś mi kiedyś radził na dywanik. No zobaczymy. Może się uda, może się nie uda. Dobra, jaki jest plan? Tutaj Państwa zaskoczę. To nie będzie krewetkarium w sensie akwarium roślinnego. Jako że w krewetkowni mojej 19 zauważyłem, że podczas kiedy nawożenie się pojawiło, kiedy pojawiło się CO2, krewetki jakby mnożą się nadal, ale jakby zwolniły z tym rozrodem. I po drugie, nie chcę mieszać tych krewetek z sakurami. I tutaj, wiecie co, jak chcecie, to się głośno śmiejecie, ale ja naprawdę się nie znam na krewetkach. I tutaj dwa maleńkie pytanka i prośba do pana Chopin Shrimp. Stary, powiedz mi, błagam cię, zidentyfikuj mi te krewetki. Co to są za krewetki? No są zarąbiście turkusowe, one są w worku, one jeździły dzisiaj ze mną w pracy. W ogóle wiecie, jaka jest jazda, przejechanie 20 adresów po Londynie ze świadomością, że ma się krewetki plecaku i żeby ich nie wytelepać, nie wytrzepać za mocno. No, musiałem bardzo delikatnie w zakręty wchodzić. Ale drugie pytanie, znaczy tak, no po pierwsze są naprawdę zarąbiście takie niebieskie, turkusowe, ciemno-niebieskie, raczej jednolicie z tego co widzę, chociaż mają jakieś takie plamki. Dwie z tych krewetek chyba są świeże po wylince, bo są takie blade. Inne są naprawdę bardzo fajne. No są one według mnie mniej więcej jakości wtedy tych sakur, jak je kupiłem. I teraz drugie pytanie, czy... A się boję zadać. Czy one mogą mi się skrzyżować z sakurami, bo tego bym nie chciał. Znaczy, chciałbym może dla eksperymentu, ale nie chciałbym tego zrobić niekontrolowanie. O. Plan jest taki, że kiedy zobaczyłem te krewetki, pomyślałem sobie o planach low-techu i że w low-techu mają być neony czerwone. Nie wiem, dlaczego one nazywają się czerwone, bo szczęśliwe neony to bardziej są niebieskie niż czerwone. Bo tylko ten pasek turkusowy widać. Pomyślałem sobie, jakże zajebiście by to wyglądało. Masa takich krewetek w tym akwarium i te neony. Więc krewetkarium 12-litrowe, one wylądują tam, muszę im bardzo na szybko akwarium zrobić. Niestety akwarium nie będzie dojrzałe, ale użyjemy dojrzałej wody z delikatną domieszką wody jałowej, także obniżę im to GH. Do filterka wrzucę jakiś zapaprany, może troszeczkę zapapranego żwiru ze 140. Połowa wody przyjdzie ze 140, bo tutaj nie ma żadnych nawozów, nie ma żadnego CO2, nic. Jest po prostu sama czysta woda z bardzo dojrzałego akwarium. Więc to powinno pomóc. No i ten cykl będę próbował oszukiwać dosyć częstymi podmianami. Co mówiłem, to nie będzie akwarium roślinne. To nie będzie krewetkarium roślinne. Co prawda mech na pałąku tam będzie i jakąś roślinkę im tam pewnie w jakąś doniczuszkę wrzucę, ale chodzi mi o to, żeby mi się te krewetki po prostu rozmnożyły fajnie i żeby tam nie było żadnego CO2, żadnego nawożenia, żeby im w tym nie przeszkadzać. Wrzucę im tam jakiegoś humusa. Jeszcze się zastanawiam jakiego, może szyszkę olchy jakąś. Także powiedzcie mi, nie no, właściwie to już wszystko się zapytałem, co chciałem się zapytać, resztę sobie doczytam, ja się biorę za zabawę, jak mówiłem, żwirek biały, tło będzie białe, jedynie co będzie troszkę mchu i może jakieś zielsko w doniczce, tylko po to, żeby po prostu uzdatniało wodę nieco
Lepiej lampkę mam, w końcu ta chińska badziewna ledóweczka 3-watowa mi się do czegoś przyda, ale na koniec wam coś jeszcze pokażę, ale to już jest zakup z innego dnia, zobaczcie co dorwałem. Anubias Petit. To jest mój kciuk. No może nie oddaję to do końca perspektywy, oj brudny pazur, ale Anubias Petit ma listki dosłownie wielkości na razie jednogroszówki. Pewnie będzie miał nieco większe za jakiś czas. Ta roślinka jest u mnie kilka dni dopiero, także ona adaptuje się. Ale chyba wszystko będzie ok. Kupiłem jeszcze kolejnego Anubiasa, ale to zostawię może na odcinek o tym Lotte Schiedle, które już sobie funkcjonuje jako Lotte, tylko czeka na mnie, aż się za to zabiorę. Dobra, trzecią część filmiku już chyba zrobię, jak sobie to akwarium z kilka dni popracuję. Natomiast ja jestem, jeszcze raz je pokażę, w niebo wzięty tymi krewetami i plan jest diabelski. A jak już się to uda i przeniosę te krewetki do 140 już założonego, zbalansowanego i bla bla bla, to albo odłożę to akwarium na jakieś niespodziewajki historie, ewentualnie zaopatrzę się w trzeci jakiś rodzaj krewetek, jakichś fajnych krewetek. Także no, to akwarium będzie tylko właściwie pod krewetki. Żadnego substratu, żadnego nawożenia, światło, woda, filtr i krewetki. Mokre łapska, dziękuję. Mokre łapska jeszcze wtrącę, że pomimo tego mojego szałaputostwa i faktu, że krewetki będę musiał wpuścić do akwarium bardzo świeżego, media filtracyjne w tym filterku, który udało mi się zmusić do pracy, to jest ten stary, który ja mówiłem, że się popsuł, ale on się nie popsuł, on się po prostu strasznie zapchał i prawdopodobnie będzie się zapychał dosyć często, no ale z czasem skombinuję prawdopodobnie coś lepszego. Natomiast w filterku media zostały właśnie odkażone i są martwe, jałowe. Jedyne co będzie żywe, użyte do założenia tego akwarium, to jakieś 60% wody z tego Lotte'a. Natomiast wpadło mi do głowy właśnie w międzyczasie, jak robię akwarium, żwir się gotuje, więc też będzie jałówka maksymalna. Żwir, to jest taki piasek. Postanowiłem ten filterek wrzucić na samo dno akwarium i już zmusić do pracy. Niech on sobie tak kilka godzin popracuje, on sobie już coś tam wciągnie, co przyspieszy jego dojrzewanie i on na pewno wciągnie sobie jakieś tam początki kultur bakterii nitryfikacyjnych, więc powinno to w jakimś tam szybszym balansie pomóc. Jak mówiłem, jeżeli krewetki już wjadą do tego akwarium zaraz po zalaniu na starszej wodzie z tą mieszką wody jałowej, to prawdopodobnie te pierwsze strzały NO2 będę gdzieś tak co 3-4 dni podmieniał jakąś tam niewielką ilość wody. No i tyle. A akwarium postaram się jeszcze w tym filmiku ale pokazać, ale za jakieś, nie wiem, 3-4 dni, jak to się wszystko już zacznie pracować i o ile krewetki nie zdechną, prawda? No. No siema. Z powrotem po zakończonych pracach, ale przyznam szczerze, że od założenia akwarium i wpuszczenia krewetek do momentu, w którym już kończę ten filmik, minęło 1,5 tygodnia. No, chciałem chwilkę poczekać, zobaczyć w którym kierunku się to rozwinie. Akwarium wygląda, czy akwarium, zbiorniczek wygląda jak nie moje, no nie? Biały piasek, białe tło. Dlaczego białe tło? Dlatego, że to tło takie, to badziewne, po prostu odwróciłem. Nie miałem czarnego tła, po prostu je odwróciłem, a po drugiej stronie była ładna biała kartka. To wszystko takie na biało, a no bo ja chcę widzieć te krewetki. Chcę szybko widzieć, czy się pojawią młode, ale po kolei. Historia lubi się powtarzać. Sakur, powiedziałem, że kupiłem 6. Nieprawda, kupiłem 8, tylko że dwie mi się wypisały. I tu było podobnie. Kupiłem 6 krewetek, dwie się złożyły. Jedna sama się wypisała z tej zabawy, a drugą straciłem na własne życzenie, ale za chwilę opowiem.
Dalej. Prosiłem o identyfikację krewetek. Oczywiście przez te półtora tygodnia miałem kupę czasu na to, żeby sobie pogrzebać o krewetkach, ale przyznam szczerze, jeżeli chodzi o krewetki, to jestem kompletnie zielony, aczkolwiek te robale zaczęły mnie fascynować, jakby chyba odkryłem kolejną fascynację akwarystyczną, ale nie jest łatwo tak naprawdę jakichś takich fajnych, konkretnych czarno na białym informacji się dokopać w internetach. Natomiast dokopałem się tyle. Na początku filmiku prosiłem obeznanych o identyfikację, no ale spędziłem te dobre 10 dni próbując identyfikować je samemu. Okazało się, że kupiłem tak naprawdę to, co myślałem, że są samicami, to są inne krewetki, a to, co myślałem, że było samcami, to były inne krewetki. Dwie inne, cztery inne. Otóż w pierwszym momencie, jak zacząłem tego szukać krewetek typu Blue, znalazłem takie coś jak Blue Tiger. I szukając, grzebiąc dalej, okazało się, w ogóle jeszcze zboczę, dlaczego mówi się Cardina i Neocardina, a pisze się Caridina i Neocaridina? To mnie ciekawi. Dwa, nie, jakoś, może jestem głupi, ale nie bardzo potrafię znaleźć jakiś taki konkretny, fajny artykuł albo opis, czym do cholery różni się Neocaridina heteropoda, takie jakie ja mam, od Caridiny cantoniensis. O co tu chodzi? Tyle tylko, co udało mi się dowiedzieć, że Caridiny to są krewetki na przykład Tajwany, na przykład właśnie to Tiger Blue, i są to krewetki już trudniejsze, no, które wymagają troszeczkę więcej uwagi, natomiast Neocaridiny to są krewetki, które praktycznie wszędzie dadzą radę. No i tak, z jednej strony się ucieszyłem, że mam Blue Tigery, ale z drugiej strony dowiedziałem się, że mam Caridiny, więc musiałbym się tutaj sporo dowiedzieć na temat wody i przygotowania wody dla nich. Ale mój zapał osłabł, kiedy znalazłem, kiedy się naprawdę dobrze przyjrzałem na zdjęciach i moim krewetkom, i tym, co znalazłem, okazało się, że to są po prostu Blue Velvety. Znaczy tak, 4 sztuki Blue Velvet, a 2 sztuki Blue Pearl. Tak przynajmniej ja stawiam, co to ja tutaj kupiłem. Co to jest Neocaridina heteropoda? Czyli jest to generalnie to samo, co Red Cherry, co Sakury, tylko inna wariacja kolorystyczna. Co za tym idzie? Czy to dobrze, czy to źle? Neocaridina, jak na moje zaawansowanie, jeżeli chodzi o wiedzę na temat krewetek, to dobrze, dlatego że są to krewetki łatwiejsze i łatwo się mnożące. Źle to to, że mogą mi się krzyżować. Z tego, co przynajmniej ja wyczytałem. Źle, że Blue Pearl też mi się może z Blue Velvetem skrzyżować i nieco rozjaśnić ten kolor, a tego bym nie chciał. Właściwie te Blue Velvety to są jakby mniej pożądane, po prostu w ciemnym akwarium, w którym je kupowałem, nie dojrzałem. Brak doświadczenia wychodzi. Co tu dalej? No tak, no skończyło się na tym, że ja stawiam, że kupiłem 4 sztuki Blue Velvet i 2 sztuki Blue Pearl. Ale idąc dalej, jeden Blue Pearl się wypisał. I to się wypisał na moje życzenie. Natomiast jeden Blue Velvet po prostu zdechł po jakichś 2 czy 3 dniach. Zakładam, że mogło być powodem to, że akwarium było dość świeże, znaczy wszystkimi moimi zabiegami poprowadzone w tym kierunku, żeby było jak najbardziej dojrzałe od samego startu, ale mimo wszystko, no, stare akwarium to stare akwarium. I teraz z tą śmiercią krewetek. No jedna po prostu poszła w diabły, znalazłem ją do góry kołami po 2 dniach, no i trudno się mówi. Bo to podobnie było z sakurami. Natomiast tutaj chciałem, jak widzicie, tutaj wrzuciłem im Ketapanga, listki kupiłem. Wiedziałem przy okazji, że się ten pałączek Radmurek z tym mchem na coś przyda. Tam z tyłu oczywiście nie byłbym sobą, gdyby nie wrzucił maleńkiej doniczuszki z ziemią, no prawie jej nie widać, umówmy się. Tam w środek wrzuciłem jakieś zmęczone wezuwiuski, Pistia sobie radzi, że jest akwarium low-tech, to jest akwarium nic-tech. Tutaj jest to bardziej zbliżone takie w kierunku takiego stricte krewetkarium, chociaż jest na przykład goły taki jasno-szary piasek, nie ma w tym nic, nie karmię roślin, te bąbelki z filtra to nieco dwa to powietrze, już dawno nie napowietrzałem akwarium, ale prawdopodobnie zboczyłem z wątku. Wracając,
Tyle razy widzę i słyszę laski cynamonu w krewetkariach. Co to daje? Jakieś tam, jakoś tam uzdatnia wodę, humusy, podobno krewetki lubią. Ok, tak się złożyło, że miałem w domu laski cynamonu. Kupione dawno temu z zupełnie innej przyczyny. Postanowiłem dać laskę cynamonu, co się okazało być potwornym błędem. I tutaj znawcy krewetek, proszę wytłumaczcie mi, co tutaj się mogło wydarzyć. Bo nie rozumiem, naprawdę. Otóż wziąłem laskę cynamonu, postanowiłem ją wrzucić do akwarium. Natomiast jako, że ten cynamon leżał sobie w kuchni ładnych parę miesięcy, stwierdziłem, że mogła tam się coś tam naląż. Wobec czego go po prostu sparzyłem. Delikatnie gorącą wodą włożyłem go na 2 minuty, po czym trafił do akwarium. Następnego dnia, w momencie, kiedy odpaliły się światła, zauważyłem, że coś się dzieje bardzo, ale to bardzo nie tak. Pojawił się potworny kożuch na powierzchni wody. Znalazłem wszystkie krewetki w pistiach, schowane tak tutaj w tych nasadach liści, jak najbliżej powierzchni, jak się tylko dało. Już nawet wizualnie po wodzie widziałem, że coś jest nie tak. I kilka krewetek po prostu właściwie wiło się już w konwulsjach. W tym ta jedna, która właśnie za 5 minut zdechła. Kroki były podjęte bardzo szybkie. Była praktycznie 100% wymiana wody. Pół na pół z akwarium 140 bardzo dojrzałego i pół na pół z mineralizowaną osmozą. No i udało się to opanować. Bałem, naprawdę przestraszyłem się, że je zabiłem. Natomiast wszędzie widzę te cynamony, jadałem ten cynamon, aż ta woda śmierdziała od tego cynamonu. Momentalnie to wyjąłem, momentalnie tutaj gdzieś moja uwaga zwróciła się właśnie na ten cynamon, że tutaj coś ten cynamon tutaj odwalił. I no i tyle, no wydawało mi się to bezpieczne i sprawdzone, aczkolwiek jak człowiek czegoś sam nie sprawdzi 4 razy do końca, to też nie warto tak pochopnie we wszystko się pakować, się okazało. Ketapanga lubią, chociaż niespecjalnie się na nim tam odżywiają czymkolwiek, po prostu się pod nim chowają. Jedna dobra wiadomość to to, że Blue Velvet, ta ciemna, jedna krewetka nosi jajka. I wszystko wydaje się być w porządku. Te młode już się chyba wykluły, one dalej jeszcze tam w tym siodełku siedzą. Jest tego coraz więcej, więc tutaj jest spora nadzieja. Coś mi się zdaje, że te trzy samice, te trzy krewetki, które mi zostały, to są samice, więc jeżeli chucham, po prostu chucham i dmucham w tym momencie na akwarium i na tą krewetkę, żeby ona te młode donosiła, bo wtedy będzie wszystko ok. Natomiast mając trzy samice tych krewetek, właściwie na nic by się to zdało. Dobra, nie nudzę już. Mam kolejne krewetkarium, które stoi centralnie obok krewetkowni z Sakurowej, ale światła pogaszone, kręcę filmik, żeby mi się nic nie odbijało. Jedna doniczuszka z ziemią, malusieńka, to jest kieliszeczek tej ziemi. Filtr gąbkowy, roślinki żywe, jakoś widzę, specjalnie nie marnieją. Jakiś tu F, jakiś tutaj walor estetyczny, znalazłem jakieś białe kamienie, które mi nigdy do niczego nie pasowały. Uważałem, że jest brzydkie, do tego białego żwirku jeszcze jakoś to wygląda. To też tam nie ma do końca wyglądać, tu chodzi o te krewetki. Światło sobie zrobiłem z uciętej nogi od stołu ogrodowego i ta... Kiedyś pokazywałem ta śmieszna chińska ledóweczka, światło białe, chociaż dziwnie to wygląda, bo to takie, jakieś takie niebieskie w tym ekranie się zrobiło. I tyle. Od czasu, kiedy był ten ząg z tym cynamonem akwarium na powietrzu, wszystko wydaje się być ok. Żadne tam już zmętnienia nie wyskakują. Czekam na rozwój wydarzeń, jeżeli chodzi o te jajca. A tak naprawdę, dlaczego nie zobaczyliście dzisiaj krewetki? No bo jak są 4 krewetki w akwarium, co prawda jest to 12-litrowe akwarium, jest małe, no ale 4 krewetek to ciężko się to patrzeć, chociaż ja kręcąc ten filmik widzę jedną. No musicie mi uwierzyć na słowo, że one tu są. Na Facebook prawdopodobnie wrzucę jakieś zdjęcia, w razie gdybym się pomylił, jeżeli chodzi o identyfikację gatunku tego, co ja tu przytargałem. I chyba wszystko w temacie, co ja mam zamiar dalej, a nic no. Czekać, aż będzie ich więcej. Mokre Łapska TV, żegnalski.